Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry LEGO Batman. Jak zawsze na samym starcie przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach i o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału. Kurczę, przez te wszystkie dni jestem tu z 1,5 tygodnia, a nadal nie założyłem popfiltra. Wczoraj bawiłem się, słuchajcie, procesorem i temperaturami, bo kiedy montowałem, słuchajcie, jeden z odcinków, zobaczyłem, renderowałem konkretnie. Zobaczyłem, że tam temperatura wynosi 79 stopni, 80. I uznałem już, że chyba 82 to jest safe temperatura. Taka max maxów. Więc uznałem, że o nie, trzeba wyczyścić. No i troszeczkę pobawiłem się, słuchajcie, wiatraczkami w komputerze, żeby to jakoś miało sens, że tu pobiera, tu wybiera, wiecie, się staram. No na razie mi średnio wychodzi, bo wczoraj dokładnie ta sama temperatura, a dzisiaj temperatura była 75 stopni max. Co jak na takie przeczyszczenie komputera, które zajęło mi calutki dzień, słuchajcie, każdy, jest nowy komputer, jest kompletnie wyczyszczony, każda jedna część była rozebrana, którą tylko potrafiłem, i skręcona. Była nałożona pasta, więc testuję. Pofil założę, kiedy idzie. Dobra. Harley, czy mogę opowiedzieć ci żart? Komisarz Gordon, on myśli, że biegnie miastem. Aha, albo rządzi miastem, ale chyba biegnie miastem. Ale Gordon może dopaść, dać nam Batmana. Biegnie prosto w naszą pułapkę. Bądź pewna, by krzyknąć niespodzianka. Coś miałem mówić jeszcze? Chyba wszystko powiedziałem. Znaczy, o w ogóle, ja ogrywałem, słuchajcie, ten epizod, tylko mi się zbugował. Zbugował mi się, normalnie mi się zbugował. I nie mogłem przywrócić tego, więc muszę to nagrać jeszcze raz. Mogłem jakby podzielić to wszystko na części, że wtedy nagrałem trochę, potem to zmontować. Jasna sprawa. Słuchajcie, uznałem, że nie ma to jak na świeżo, tak wiecie, wejść, nagrać i zresztą będzie szybciej, tam się wiecie, zawsze tam się trochę człowiek namęczy z różnymi rzeczami. Teraz zrobimy sobie oczywiście na szybko. No ja tutaj będę to raszował, to wam od razu powiem, no bo przecież, o jak tu Joker skoczył, ja nie mogłem. No bo już to wcześniej grałem, więc po prostu przejdźmy ten etap. Do końcówki, nie, końcówki tylko nie ograłem, bo mi się zbugowała i to tak bez kitu mówię. I to tak serio się zbugowała, nie że żartuję, no. W sensie inaczej, patrzyłem na, potem wszedłem sobie na YouTube'kę, bo mówię: no dobra, moi drodzy, to tego. To nie ma co, żebym ja się tutaj męczył. Po prostu zrobię cięcie, bo i tak montuję te wszystkie odcinki, co nie? Nawet przez goticzkę będę montował te odcinki. Ja nie lubię tego robić. Znaczy, nie lubiłem wcześniej, nie chciałem tego robić, a teraz z jakiegoś powodu, jak coś mam montować, to tylko montaż. Jak kiedyś. Więc na razie z gites. Więc montaż to nie jest jakiś giga problem. Joker ma specjalny piąteczkę, która podchodzisz do bohaterów, znaczy do postaci Kickers B. To jest to przywitanie, nie piąteczka, no handshake, podanie dłoni, no. Potrząs dłoni właściwie. Dobra, lecimy. Tu coś trzeba zrobić. Nie, to chyba jakieś tutaj były raczej jakieś pierdoły, z tego co pamiętam, nic ciekawego. Pitos, ale w sumie naciulnam ten pitos, to nie wiem. A i z tych gagatków, jak też skichniemy B, to wypada pitos, ale
Dobra, i tu się coś, i tu się jakby, tu się otwierało się. Nie może tędy wskoczyć? Co ty gadasz? Dobra, i tu się jeszcze musiało otworzyć, ale nie pamiętam, co musiałem zrobić, żeby to otworzyć. Właśnie poprzednio stwierdziłem, że po prostu przejdę sobie ten etap od nowa. I tu się zblokowałem i mówię, dobra, nie chce mi się. I poszedłem sobie. Nie pamiętam, co tu robiłem, co tu się robiłem. W sumie mogę sprawdzić na nagraniu, ale już go nie mam. Wydaje mi się, że... A, dobra, chyba to u góry trzeba. A nie, bo u góry to musimy się tędy dostać. Dobra, to po prostu niszczmy i na pewno gdzieś w trakcie... Jak to w Lego. Nadupcasz i potem jakoś... Jakoś się udaje, jak zwykle. No, w takim tempie zbieranie pitosu to raczej... Raczej super złoczyńca nie będzie najtrudniejszą rzeczą na świecie. Mogę jeszcze raz tu podejść? Nie mogę. Dobra, co tu kurczę się robiło? No nie pamiętam, no... Polipka. Tu się świeciło, ja podszedłem, kliknąłem CB i sobie... Aha. No, także z tego. Ej, myślałem, że musi być kółko. Halo. Oj, tu mi sztuczna inteligencja zazwyczaj odwala, słuchajcie, maniany. Ale chyba jest dobrze na razie. Teraz nie wieje w ogóle na dworze i ma takie dźwięki jakby, nie wiem. Ale dziwne te dźwięki. Harley Quinn! Pyk. Mamy to. Ciekawe, czy w następnych LEGO będzie miała tego inny strój. Powinna, nie? Dobra. O, jakie tu są dziwne dźwięki. Ja mam takie wywieczniki na dwór. Cały czas tylko słyszę... Jakoś, no nie przesadzajmy, że jakoś giga wieje, co nie? Trochę wieje, ale bez przesady, a tu... Tak jest, no. Co otwarłem? To było tylko po minikita? Niemożliwe. Co ty gadasz? A, aha, zapomniałem już. Dobra, wszystko już wiem. Wszystko już wiem, tutaj. Tutaj się szło. Tak jest. Dokładnie tak, tutaj. No, dawaj. A w ogóle mnie... W ogóle chyba nie ściągałem mi banda z ręki od 5 dni. Strasznie mnie ręka boli, swoją drogą. O, to była wyjątkowo dziwna animacja. Wręcz zbugowana, bym powiedział. Tak jest. W ogóle zostało nam 5 odcinków tej gry. Cieszę się, ale nie dlatego, że kończymy. Znaczy, trochę też dlatego, że... O, można tu tak... Uuu, czekajcie. Ale głównie cieszę się dlatego, że zacznę ogrywać w końcu Inside. Play Dead Inside. Dlatego się cieszę. W ogóle, no jest, umówmy się, jest tyle wspaniałych, słuchajcie, gier na świecie. No, chyba nie do końca o to chodziło. Tyle, słuchajcie, wspaniałych gier na świecie, że trzeba iść do przodu, co nie? O nie, słyszycie to? Chyba tak średnio, z jakiegoś powodu... Słuchajcie, ten mikrofon jest super, bo tu jest masy różnych dźwięków. A szczerze mówiąc, tak popatrzyłem sobie na niektóre nagrania, jak były te dźwięki, szczególnie w tych pierwszych. I prawie... O, cholipka. O, cholipka! I tych dźwięków w ogóle nie słychać, co nie? One są dość głośne, naprawdę. Więc to akurat jest pokrzęp totalny. To jest ważne.
No to gorszą informacją będzie tak, że albo będę musiał. Znaczy prawdopodobnie w ogóle będę miał giga słaby internet na kilka miesięcy. To jest giga słaba informacja, bo jeżeli dobrze by. Znaczy mogę mieć lepszy, co nie, ale bym musiał. Strasznie duże jest rzeczy do ogarnięcia, co nie? Szczególnie, że jak patrzę na przykład na strony niektóre, to na jednej, nie wiem, na jednej stronie jest napisane to, wchodzę dalej w szczegóły, jest napisane coś innego, co nie? A już w ogóle na jakiejś stronie do, nie wiem, do porównywania na przykład neta czy coś takiego jest w ogóle coś innego napisane, co nie? I jest napisane, że taki internet, a potem wchodzisz i jest napisane, nie ma takiej oferty, tylko jest oferta światłowodów. I ja po prostu nic nie rozumiem i będę musiał dzwonić, a mi się nie chce dzwonić, a ponadto bardzo, bardzo tego nie lubię robić. Więc albo zrobię to, albo prawdopodobnie będę miał giga słaby internet. I prawdopodobnie, bo może się okazać, że źle usłyszałem i aż tak słaby nie będzie. Będzie słaby, ale wiecie, trzykrotnie słabszy niż miałem wcześniej, ale to jakby to tak jest dobrze, co nie? Trzykrotnie, a nawet, nie wiem, pięciokrotnie, to poprzedni dość migał jak złoto, więc spoko. Więc to... Straciłem pitos? Nie wiem. Ale możliwe, że szybkie Y było klikane. Aż mi się... A to już opowiadałem, ale... Ale może tak tylko wspomnę, już nie będę opowiadał całej historii, ale napomknę, że aż mi się przypomniało, bo jak sobie wyliczyłem, ile dni będę przesuwał wszystkie materiały, które mam do siebie, to mi wyszło 16. Non-stop oczywiście. Tak 16,5, prawie 17. Takiego non-stop, wiecie, ogarniania, przesyłania czegoś, co nie? Więc no, to jest zdecydowanie zbyt dużo, żeby w ogóle zastanawiać się nad opcją tego internetu, co nie? Ale możliwe, że źle usłyszałem, więc jeszcze będę pytał. Znaczy ja też mam cały komp do przesłania, umówmy się. To jest... Kurwa, za dużo tego wszystkiego jest. To jest, nie wiem, 300 gigabajtów, 400 gigabajtów jakoś. Teraz wam powiem, zdecydowanie sporo. No, ale 17 dni to przesada. Więc aż przypomniały mi się, słuchajcie, czasy, kiedy żeby przesłać odcinek na tego, na właśnie na YouTube'a, to przez 3 dni nie mogą korzystać z internetu i wiecie, była jakieś prezentacja do zrobienia, chłopie, ja odcinek wrzucam i tam mówię tam, potem się musiałem tłumaczyć, że wiesz, na przykład pani, no nie miałem internetu, a pani, że to było iść do kolegi, nie, musiałem iść do kolegi. Wszystko tylko po to, by wrzucić odcinek na YouTube'a, który obejrzy, nie wiem ile, 15 osób powiedzmy, nie? Pasja. To jest słuchajcie, pasja. Jak lubisz gościu wędkować, to bierzesz patyk. Jak nie masz wędki, robisz sznurek gościu i łowisz ryby. Czego nie robimy, bo zwierząt się nie zabija i nie krzywdzi. Prawda? Albo przynajmniej wypuść, ale i tak krzywdzi zwierzę, więc nie rób tego gałganie. Miło by ci było? Jakby ktoś ci w twarz wkładał kawałek drutu? Miło? No właśnie. Strasznie dziwne dźwięki. Jakby ciągle ktoś, nie wiem, wiercił mi pod oknem. Tru, tu, 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 tru, tu, 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 tu. Jakoś się tu mogłem dostać, po prostu nie. To nie wiem jak. Dobra, niebieski. Kurwa, zjeżdżaj mnie tym autem. A, po prostu chyba, tak? A nie. No to nie wiem po co. Niebieski. Żółty.
Czerwony i ESA. Patrzę. Dobrze zapamiętałem? No dobrze. Ja bym dobrze zapamiętał. Dobra, nie wiem. Ale na pewno był. Nie, chyba tak, bo tak. Pyk. Gościu. Dobra, i tu byłem wcześniej, tylko problem taki, że się zbugowałem niestety. A nie wiem po co. Dobra. Może teraz się nic nie zbuguje, będzie git. No i teraz jest git, a wcześniej miałem, słuchajcie, miałem tylko jedną postać i biegałem wszędzie, nie dało się zmienić na inną postać. Chyba, czekaj. Nie, Joker! Joker! Nie mówię, że tak miało być, bo się wkurzę. Nie, dobra. Ale no, słuchajcie, autentycznie wcześniej miałem jedną postać. No nie miałem Jokera, zniknął mi. Nie chciałem mówić, bo przez chwilę pomyślałem, że mogłem wczoraj po prostu zgałganić, nie? I wiecie, i tak naprawdę można, po prostu tak jest, a... Chociaż patrzyłem na internecie i ten, dobra, press left and right to move the cannon, press B to grab. Co ja mam grabnąć? To mam grabnąć? Dobra, no grabłem i co teraz? Halo? Co on z tym zrobić? Czekaj, co? Ale bez sensu, ale dobra. Mamy przewagę liczebną. Ale my mamy giga skilla i potężne serce do walki. Nie mam szans. Komisarzu Gordonie. Pożegnaj się z życiem. I myk! Oj, nie trafiłem. I myk! W ogóle, o! Jeszcze z takich rzeczy, żeby ten... poopowiadać sobie i pogadać, żeby nie było nudno. To wam powiem, słuchajcie, że... że po pierwsze to oni mają giga, a nie cela. I nie umią mnie trafić. A po drugie wam powiem, że... albo wam nie powiem, bo już chyba jest koniec. Więc powiem wam w kolejnym odcinku. A odcinki przypominam codziennie o godzinie 16 i 18. I na samym końcu, jak zwykle, przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że linki do Czechu i do Instagrama znajdziecie w opisie, czyli do mojego drugiego kanału blogowego. A wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do później. Pa, pa.